Dzień dobry, wieczór Państwu. Witamy Was serdecznie w piątym odcinku Rozmów po godzinach. Ja jestem Ola, to jest mój mąż Błażej i już po raz kolejny będziemy Was uczyć i bawić w naszym szalonym podcaście z kanapy, ale dzisiaj zaczynamy od poważnego tematu, dlatego że czasy są poważne i myślę, że warto też czasami się skupić na bardzo istotnych kwestiach, więc tutaj przekazuję głos mojemu małżonkowi, ponieważ on jest bardziej oblatany w te tematy i on Wam wszystko opowie i wytłumaczy. Zdecydowanie. Witajcie. Chcielibyśmy zacząć dzisiaj właśnie od zaapelowania do Was, żebyście poszli na wybory. Dlaczego to mówimy? Na pewno pierwsze co, nie będziemy Was agitować, jeżeli chodzi o komitety wyborcze, konkretne osoby, nie taki mamy cel. Naszym celem jest to, żeby sprowokować Was do tego, żebyście po prostu oddali głos, ponieważ w momencie, kiedy tego głosu nie oddacie, to osoba, która pójdzie i odda ten głos, a będzie reprezentowała poglądy odmienne od Waszych, to tak naprawdę ta osoba zyskuje podwójnie, tak? Ponieważ ta osoba zyskuje głos swój i fakt, że waszego głosu nie ma, który mógłby ten głos przeciwważyć. Także chciałbym wam parę rzeczy po prostu tutaj dopowiedzieć na ten temat. Jakby pierwszorzędnie chciałbym wam powiedzieć, że była zmiana, jeżeli chodzi o ustawodawstwo w tej sprawie. W związku z tym powstał w tym roku Centralny Rejestr Wyborców i to jest o tyle duże ułatwienie, że dla osób, które do tej pory mieszkały daleko, jeżeli chodzi o miejsce swojego zameldowania, do tej pory musiały pojechać do siebie, do urzędu gminy i uzyskać zaświadczenie możliwości głosowania poza miejscem zameldowania. Pod warunkiem, że nie wiedziały, gdzie będą w dniu wyborów. Zdecydowanie tak. I w tej sytuacji można w tym momencie, przez to, że ten rejestr istnieje, to można udać się do każdej gminy i takie zaświadczenie uzyskać. Także jeżeli was, możecie sobie w ogóle sprawdzić to przez aplikację mObywatel, czy jesteście w tym rejestrze, natomiast jeżeli nie jesteście, możecie się dopisać online i tutaj nie ma najmniejszego problemu, natomiast jeżeli wiecie, gdzie będziecie w dniu głosowania, też możecie się po prostu dopisać do listy, także tutaj nie ma najmniejszego problemu. Ja z takiej opcji skorzystałam 4 lata temu, jak były wybory parlamentarne, bo zwykle albo jechałam w czasie wyborów do rodziców, no bo tam byłam zameldowana, tam byłam wpisana na listę, albo nie głosowałam, jeżeli nie mogłam jechać. Natomiast w zeszłym roku, nie wiem, czy to było pierwszy raz, kiedy była taka możliwość otwarta, ja po prostu pierwszy raz z niej skorzystałam, że właśnie online zarejestrowałam się do okręgu, który był koło mnie i tam poszłam i uczestniczyłam w wyborach. Także taka możliwość jak najbardziej istnieje, także zachęcamy, żebyście sobie po prostu sprawdzili, udali się na wybory, jest to na pewno jakieś tam ułatwienie. Jeżeli natomiast macie możliwość, macie czas, to jest też taka możliwość, żeby za pośrednictwem komitetów wyborczych zarejestrować się jako mężowie zaufania. No, nie ukrywamy, że ta terminologia jest odrobinę przedatowana, jeżeli chodzi o XXI wiek. I między innymi to mamy na myśli, tak, ponieważ nie ukrywamy, że większość osób, które nas ogląda i słucha, stanowią kobiety. Na pewno, jeżeli chodzi o te wybory, to właśnie, jeżeli chodzi o nie, zdecydują właśnie kobiety. I jeszcze raz, dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ duża część kobiet zadeklarowała, że na te wybory nie pójdzie. I jeżeli dojdzie do sytuacji, że będą głosowały osoby, które będą głosowały też, będą popierały takie ruchy, jak tam na pewno słyszeliście o patriarchacie, tak, no to w takiej sytuacji jakby wasz głos, tak jak wspominałem, po prostu nie będzie przeciwważył głosów innych osób. Czyli to jest dość istotne. Jest jeszcze jedna opcja. Możecie zostać obserwatorami społecznymi za pośrednictwem NGO-sów, natomiast oni mają troszkę po prostu mniejsze uprawnienia, dlatego jeżeli możecie po prostu, to zaangażujcie się w jakiś sposób, a najlepiej, jeżeli wiadomo, że
Żyjemy w czasach, gdzie wszyscy mamy w tym momencie bardzo dużo obowiązków, bardzo mało czasu, to przynajmniej spróbujcie wykroić odrobinę tej chwili, żeby na te wybory pójść i swój głos oddać. Jak będziecie szli do już samych urn wyborczych, to będziecie szli z dwiema kartami. Jedna to będzie karta do głosowania na osoby, które startują do Senatu, a druga do Sejmu. I teraz różnica jest taka, że pierwszorzędnie, jeżeli głosuje się na osoby do Senatu, to jest to głosuje się personalnie na kogoś. Natomiast jeżeli chodzi o Sejm, głosuje się pierwszorzędnie na listę, a dopiero potem w drugiej kolejności de facto ten głos idzie na tą osobę, tak? Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że ta osoba, na którą wy zagłosowaliście, nie wejdzie do Sejmu, to ten głos jest zaliczany po prostu na poczet całej listy. To się liczy, jest to dość ważne. Także pamiętajcie, że dlaczego o tym mówię, bo chcielibyśmy was zachęcić, żebyście sprawdzili sobie tak naprawdę, kto reprezentuje najbardziej wasze poglądy, jeżeli chodzi o komitet. I tak, jeżeli chodzi o partię, no to tutaj ja polecam stronę Latarnika Wyborczego i też nie jestem pierwsza, nie będę ostatnia, że mnie to akurat o tej stronie się przypomniało po tym, jak zobaczyłam ją na storce u Karoliny, ale ja pamiętam, że ja korzystałam z niej również przy poprzednich wyborach, więc tam możecie sobie sprawdzić po prostu, jak wasze poglądy zbiegają się z poglądami partii politycznych, które ubiegają się właśnie o wejście do Sejmu. I tam już może w ten sposób będziecie mieli ten wybór ułatwiony, łatwiej będzie zdecydować, z kim najbardziej rezonujecie i kto najbardziej odpowiada temu, w co sami wierzycie. Zdecydowanie tak. I to jest o tyle ważne, że pamiętajcie, żeby może, jeżeli wam się uda zrobić jakiś drobny domowy research, to żeby spróbować wybrać osoby, które są aktywne przez całe 4 lata, a nie tylko te osoby, które na ostatnie 3 do 6 miesięcy wyskakują po prostu i robią sobie zdjęcia z jakimiś czekami, otwieranie mostów, te sprawy, tak, przecinanie wstęg. Chodzi o to, żeby wybrać takie osoby, które są tak naprawdę społecznikami, które pracują na korzyść waszej społeczności lokalnej i że te osoby po prostu aktywnie uczestniczą w tym procesie, a nie są tylko i wyłącznie marionetkami do głosowania. Nie jest to łatwe, natomiast w tym momencie, w dobie mediów społecznościowych, te rzeczy po prostu jest całkiem łatwo sprawdzić mimo wszystko, prawda? Dokładnie. Bo tą aktywność dość łatwo jest prześledzić na mediach społecznościowych tych kandydatów, więc to jakoś nie powinno stanowić jakiegoś wielkiego problemu. Właśnie mówiliśmy to w kontekście, że może się okazać, że po prostu ktoś reprezentuje wasze poglądy osobiście, a może nie reprezentować, może być na liście, która jakby nie współgra z wami tak bardzo. I stąd jest ta kwestia, żebyście po prostu wiedzieli, że głosujecie na komitet, który wam pasuje, jeżeli chodzi o Sejm, jak również na osobę, która wam pasuje. Jeżeli chodzi o nas, tak, bo my się zarejestrowaliśmy na wybory, tak. My będziemy głosowali tutaj i dla nas na przykład odrobinę ważniejszy jest Senat. I dlaczego? Ponieważ prerogatywami Senatu jest między innymi to, że mają współpracować z Polonią na świecie. I my w sumie jak podeszliśmy do tego tematu, to nagle padło pytanie, tak, okay. Czy my się czujemy Polonią? No ja odpowiedziałam, że absolutnie się Polonią nie czuję, dlatego że w sumie obojgu nam Polonia kojarzy się z osobami, które mają, tak jak my, pochodzenie polskie, ale jednak mieszkają daleko, wiecie, tam Stany, głównie Chicago, te klimaty. Natomiast my mamy do Polski stosunkowo blisko, przez co też w miarę relatywnie często w Polsce jesteśmy. Blisko, nie blisko, ponad 2000 kilometrów. No tak? Niby tak, ale wiesz, jakby no, nie bywamy w Polsce raz na 5-10 lat, no bo umówmy się, podróż ze Stanów, a podróż od nas z Irlandii do Polski, to są dwa kompletnie różne tematy. I dlatego jakby nie mamy takiego poczucia bycia Polonią, chociaż może i byśmy się jakoś w tej definicji kwalifikowali. Ja myślę, że my się na pewno kwalifikujemy w tej definicji Polonii, natomiast ja też mam praktycznie od zawsze z tym problem, ponieważ pamiętam uczęszczając na studia z Częstochowy do Wrocławia, czy podróż PKS-em, czy pociągiem zajmowała mniej więcej od 3 do 3,5 godziny, także jakby przygotowanie do tej podróży plus sama podróż, no to zajmowało ileś tam godzin, tak? Natomiast podróż w tamtym okresie, gdzie jeszcze były połączenia z Katowic do Kork,
zajmowały no niewiele dłużej, bo to było może z godzinę dłużej. W związku z tym jakby to poczucie, że podróżuje się i podróżuje się z jednego do drugiego miejsca, nie było aż tak odległe, aż tak, nie wiem, po prostu nie sprawiało to takiej trudności, jak właśnie wspomniane tutaj loty do Stanów Zjednoczonych. Wiecie, ja jak mieszkałam w Warszawie, to też nie bywałam w domu rodzinnym jakoś super często. No powiedzmy, że tam jeździłam raz na dwa, czasami raz na trzy miesiące, w zależności od tego, jaką miałam dostępność, warunki i humor, bo umówmy się, że to też od tego zależy. Niemniej jednak, jak wiadomo, jak przeprowadziłam się tutaj, to w ogóle myślałam, że to będzie na podobnej zasadzie, bo jak się przeprowadzałam tutaj, to świat wyglądał jeszcze troszeczkę inaczej. Tymczasem zaraz potem sami wiemy, co się wydarzyło i po prostu to całe podróżowanie zostało ucięte zupełnie, więc to planowanie mi troszeczkę nie wyszło, no ale teraz pomału wracamy na dobre tory. Mamy taką krótką przerwę w sumie, bo byliśmy w Polsce na początku tego roku i już raczej w tym roku w Polsce nie będziemy. Na pewno będziemy w Polsce w przyszłym roku w okolicach czerwca, no bo tutaj po wielu bojach, nerwach i nie powiem czym jeszcze, udało mi się kupić dla nas bilety na koncert Dawida Podsiadło w Chorzowie, więc na pewno będziemy w Polsce, znaczy na pewno, no. Taki jest plan, żebyśmy w Polsce byli w tym czasie. Dodatkowo już teraz wiemy, że jest to możliwe, bo dzisiaj dokładnie przyszedł paszport naszej córki, tak więc wszyscy mają dokumenty, można lecieć. A dzisiaj mi się śmiać chciał, przepraszam, bo jestem zapisany do newslettera jednego z kin tutaj lokalnie. I przyszła dzisiaj informacja, że będzie The Taylor Swift Experience w kinie. Wiesz co, generalnie, ale to też mi się pokazało, jakiś TikTok mi się pokazał. A propos, bo to przepraszam, to chodziło o to, że my, było polowanie na bilety, tak, nie wszyscy na pewno wyłapali ten motyw, ale na pewno bardzo dużo osób próbowało, w związku z tym jakby rozgoryczenie jest bardzo duże. Wychodząc naprzeciw, ale to nie tylko kina u nas. Nie, ale bo, to wiesz, to nie o to chodzi, tylko po prostu wiesz, ja zobaczyłem to i mówię, no tak trochę, no. Ja akurat na Taylor Swift nie polowałam wtedy, ale polowaliśmy na Coldplaya i nam się nie udało, pomimo że w Irlandii będą, słuchajcie, cztery koncerty, to się nie udało. No ale odbiegliśmy zupełnie od tematu Polski w tym momencie. Nie, super dygresja jak zawsze, kochanie, nie ma problemu. No, tak więc będziemy w Polsce w czerwcu i też jakby my to sobie teraz odłożyliśmy z racji tego, że no w tym roku urodziła się nasza córka i stwierdziliśmy, że my jako rodzice nie do końca jesteśmy psychicznie gotowi na podróż z dwójką dzieci. Jeszcze chcemy, żeby ona była bardziej ogarnięta, bo jakby umówmy się, temat bąbelków na pokładzie samolotów to jest bardzo temat gorący, który wzbudza bardzo duże emocje zarówno ze strony rodziców bąbelków, jak i reszty pasażerów. Więc my mieliśmy raz tragiczny lot z naszym synem, kiedy miał około roku i nie chcemy tego więcej przeżywać, więc chcemy po prostu, żeby jak ona będzie starsza, będziemy mieli większe możliwości ogarnięcia jej, bo on był wtedy nie do ogarnięcia, bo my próbowaliśmy wszystkiego i on był po prostu nie do ogarnięcia karma, i Darś, karma nas dopadła. Spotkała, tak, dokładnie. Więc za wszystkie te razy, co narzekaliśmy na płaczące dzieci w samolocie, dopadła nas karma. Dopadła tak, przyznajemy nas karma. Się tak zdecydowanie. I za to mądrowanie się, co my byśmy nie zrobili, nie? No, właśnie tak to wygląda, wiecie, trzeba uważać. No więc teraz chcemy po prostu, żeby to było troszeczkę bezpieczniej dla nas. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, bo jakby wiemy już, jak się lata z naszym synem, który jest już troszeczkę starszy i w zasadzie nie ma z nim żadnego problemu już na tym etapie, ale nie wiemy jeszcze, jak się lata z naszą córką, bo leciała tylko w brzuchu dwa razy, tak więc to zupełnie inna historia. No ale możemy teraz tak w sumie chyba płynnie już przejść do kolejnego tematu, czyli do samej Polski. Zdecydowanie. Jak się czujesz za każdym razem, jak jesteś w Polsce, jak bywałeś jeszcze zanim my byliśmy razem i jak teraz jako rodzina, jak latamy? Różnie. To za każdym razem wyglądało troszkę inaczej. Nie ukrywam, że jest takie poczucie, że przez to, że się widzi czy konkretne miejsca, czy w ogóle jakiś... No, nie chcę mówić kraj, bo odwiedzamy po prostu konkretne miejsca w Polsce, tak zazwyczaj. W związku z tym, jak zawsze wracałem, to
widziałem lekkie zmiany, tak? I łatwiej jest te zmiany dostrzec w momencie, jak widzi się coś rzadziej i wtedy ten rozrzut między tym, co było jakiś czas temu, a jaki jest w tym momencie, no gdzieś tam był. Bo nie ukrywam, był taki moment, co jeszcze będąc na studiach, te moje loty i wizyty w Polsce były na tyle częste, że tego jakoś specjalnie nie odczuwałem. Natomiast czym później, tym było widać, że po prostu Polska pięknieje. Tak? Nie ukrywajmy, że tutaj fundusze Unii Europejskiej dużo zrobiły, że dużo pomogły i dużo też tak naprawdę pozwoliły na to, żeby te miejsca, które na przykład były bliskie naszemu sercu, żeby po prostu wypiękniały, żeby można było je odnowić, żeby były bardziej takie dostępne i żeby wyglądały po prostu lepiej. Więc na pewno jest to poczucie, że się polepsza, natomiast to się nie przekładało nigdy bezpośrednio na to, żeby słyszeć, że zawsze się jest lepiej, tak? Bo to różnie wyglądało. To jakby to poczucie, co się dzieje w danym momencie w Polsce, niekoniecznie zawsze współgrało z tym wyglądem zewnętrznym. Natomiast no, było jakieś tam poczucie, że czy gdzieś jak się w Częstochowie szło, tak? Co jakiś tam czas po prostu widać było, że aleje odnawiają, tak? Coś to, jest, czegoś już nie ma. Tak, ostatnio właśnie słyszeliśmy, że Merkurego, tak, tak, będą wyburzali, czy już wyburzają. No, tak. Dla nas to jest takie, wiecie, kultowe miejsce, bo jakby no, ja się ze swoimi znajomymi umawiałam pod Merkurym, jak szliśmy na piwo na Biznes Centrum, tak więc to były dwa takie miejsca, albo właśnie pod Merkurym, albo na kwadratach, ale to myślę, że mieszkańcy Częstochowy będą wiedzieć, o jakich ja miejscach mówię, bo też... Ścisłe centrum, wiem, po prostu. Tak, wiem, że kilkoro z was tutaj jest, bo często się odzywacie, tak więc na pewno będziecie wiedzieć. Generalnie bardzo często dostaję pytanie, czy tęsknię. Ty tęsknisz? Na pewno tęsknię za rodziną. Za miejscami różnie to bywa, bo... Przypomnij sobie, zrobiliśmy sobie taką wycieczkę ostatnio, jak byliśmy w Polsce, przejechaliśmy przez osiedle, w którym ja się wychowywałem, tak? No. Spędziłem tak naprawdę większość w sumie aż do studiów tak naprawdę, mieszkając na tym osiedlu i no to była taka jakaś sentymentalna wycieczka, tak? Troszeczkę. Bo mogłem też małżonce poopowiadać, a to tu, a to tamto, a to w ogóle, tak? Bo wiecie, najciekawsze jest to, że my się znamy tyle lat, a ja jakby u ciebie w domu byłam, jak już wy w tym domu nie mieszkaliście, tylko dopiero przed weselem twojego brata, jak zbieraliśmy się na tą podróż do miejsca docelowego. Ja tak to nigdy u niego nie byłam. Swoją drogą... To już zupełnie inaczej wyglądało. Ty tak, też u mnie nie byłeś. W sensie... Jak mieszkaliśmy w centrum w Częstochowie. Nie byłem. Nie. No właśnie, bo w domu to też tak naprawdę byłeś dopiero... Dopiero, tak dopiero jest. Dopiero po zaręczynach w zasadzie. Także wiecie, my te nasze miejsca nawzajem kompletnie jakby nie znaliśmy, dopiero pokazywaliśmy je sobie teraz na starość, wiecie. Ja generalnie mam tak, że jak najbardziej czasami brakuje mi tych miejsc, do których byłam przyzwyczajona, szczególnie jeżeli chodzi o Warszawę, no bo jednak poprzednie 12-13 lat, czekaj, od 2007 roku do 2020 to 13, no dobra, niech będzie 12,5, bo ja się pod koniec 2007 przeprowadziłam, no to 12,5, no to jednak troszeczkę jest czasu, jest, to jest jedna trzecia życia, tak. I przyzwyczaiłam się do pewnych miejsc, do pewnych sytuacji, więc czasem jak najbardziej brakuje mi, ale wiecie, ja nawet już jak byliśmy ostatni raz, przygotowaliśmy się do tego ostatniego lotu do Polski w tym roku, na początku tego roku, gdzie odstęp pomiędzy tym lotem a naszym poprzednim lotem, który był w listopadzie czy w październiku, no na jesień,
Był nieduży, a ja już się cieszyłam, że lecę. My generalnie zawsze ten czas mamy mega intensywny, zawsze bardzo dużo się dzieje. Zwykle latamy na tydzień. Na 2 tygodnie byliśmy jako rodzina tylko raz przy okazji naszego ślubu w 2021. Ale tak to zawsze mamy, wiecie, swoje stałe punkty do odhaczenia. Ja idę do fryzjera, idę na paznokcie. Jedziemy do Action, wiecie, tam jakieś lekarze, jakieś różne takie historie, więc dbamy też o to, żeby zawsze spotkać się z jak największą liczbą osób, naszych najbliższych, czy to znajomych, czy rodziny, bo nie da się z każdym, bo no nie mamy tyle czasu, umówmy się, nie jesteśmy, czas nie jest z gumy, no musielibyśmy naprawdę na chałupkach siedzieć cały czas, nie spać, żeby jakbyśmy chcieli wszystkich obskoczyć, ale staramy się być w miarę sprawiedliwi i zawsze się tam odezwać, więc tych ludzi, których nam brakuje, no to odwiedzamy wtedy, kiedy tylko się da. I w sumie jak teraz polecimy do Polski w przyszłym roku, to będzie taka zaraz oprócz tej w 2020 taka najdłuższa przerwa w sumie. Prawdopodobnie tak. Bo tutaj mieliśmy ponad rok, bo to był rok i półtora roku w zasadzie, półtora roku i teraz będzie też około półtora roku, bo byliśmy w styczniu, będziemy w czerwcu, także tak. bardzo podobnie, więc zdążymy się stęsknić do tego czasu. No w międzyczasie byli moi rodzice, żeby poznać wnuczkę, bo też wiedzieliśmy, że skoro my nie polecimy, to chcieliśmy, żeby oni przylecieli. Na szczęście już jakby udało się ich przekonać, bo to też nie była prosta sprawa, wiecie jak jest. Ale ja mówię, ja już o tym myślę, jeszcze nie tak w kategorii, że już się nie mogę doczekać, bo to jeszcze długi czas do jeszcze tego. Jeszcze sporo czasu, jeszcze nawet biletów nie można kupić, bo nie są dostępne, tak więc jeszcze troszeczkę sobie poczekamy, ale już myślę o tym wyjątkowo jakby w przyjemny sposób i mam nadzieję, że będzie fajnie. Oczywiście, że będzie fajnie. Na pewno jak wrócimy, to na pewno będziemy bardziej zmęczeni, aniżeli jak wylatywaliśmy, także nigdy nie można traktować wyjazdu do Polski w kategoriach wypoczynku, przynajmniej przez to, że my zawsze robimy to w miarę krótko, to są zawsze bardzo intensywne okresy. No i dodatkowo sama podróż to nie jest taka łatwa podróż, dlatego że nie dość, że tutaj mamy do lotniska kawałek, no to też przez to, że tych lotów do Katowic na chwilę obecną z Irlandii poza Dublinem nie ma, musielibyśmy jechać do Dublina, no ale jakoś tak, no wolimy jednak latać z tego lotniska bliżej, bo po prostu lotnisko jest przyjemniejsze, to w Dublinie jest mniej uczęszczane, tak. I jest zdecydowanie doświadczenie na lotnisku jest mniej stresujące. Jest bardzo duża różnica jakościowa. No, więc wybieramy to lotnisko, bo jakby ja należę do osób, które lotniska bardzo stresują. Ja lubię latać, mnie samoloty nie przeszkadzają, lubię w ogóle moment startu, ale lotnisko to jest zawsze dla mnie trauma, więc wybieramy sobie to bliższe lotnisko, ale przez to mamy opcję, że albo możemy lecieć do Wrocławia, albo do Krakowa. No i stamtąd zwykle, wiecie, musimy jeszcze potem dojechać. Z Krakowa jest troszeczkę bliżej, ale zawsze to jest ile tam ostatnio jechaliśmy? 2 godziny? Mhm. Około 2 godzin drogi. Bardzo często te wyloty powrotne mamy na przykład o 6 czy o 7 rano, więc musimy wstać w środku nocy. No generalnie ta podróż powrotna też jest dla nas zwykle trudna. Generalnie zajmuje nam to zazwyczaj w całości od momentu jak wyjeżdżamy z domu i jak docieramy do teściów, to jest około 14-15 godzin. No, tak więc jest to wykańczające troszeczkę, ale... Tak, dobrze mówię? 14-15? Bo jakoś tak ostatnio było, że było... Tak mi się wydaje. Że to było na zasadzie, że te dojazdy i czekanie na lotnisku, tak, to jakoś tak nam schodziło, mimo że sam lot nie jest aż tak bardzo długi, tak? 3 godziny. No. Także wiecie... Będzie fajnie. Mam nadzieję, że wszystko dojdzie do skutku i na pewno wrócimy super zmęczeni i przez to też nie będzie podcastów, ale będzie fajnie, no chyba, że nagramy tak coś na zawód. Mówisz, wierzysz w nas, że już na tym etapie tak. Będziemy tak z dziećmi ogarnięci, że będziemy sunąć 2 podcasty w tygodniu. Oj, to w tym momencie bardzo... Bardzo optymistycznie. Bardzo cię w tym momencie poniosło. Nie będziemy wam takich rzeczy obiecywać, bo uwierzcie mi, wystruganie czasu na to, żeby nagrać ten jeden, to już jest... Bardzo dużo. Jeszcze szczególnie, że ja już, to nie będzie żadna tajemnica, bo już o tym mówiłam na Instagramie, ale tak, my ten podcast, który dzisiaj oglądacie, już raz nagrywaliśmy wczoraj, tylko że
ten mały sprzęt, który mam tutaj przyczepiony, nie był włączony, więc dzisiaj robimy to po prostu jeszcze raz. Mamy taki trochę dzień świstaka, czujemy się jakbyśmy mówili o tym samym, chociaż nie do końca, mam wrażenie, że nie, poruszamy nie. też inne tematy. Jest inny flow, tak? Nie byliśmy do końca zadowoleni z tego, jak nam nie. było jakoś tak łopatologicznie wczoraj. Tak? Nie, zupełnie. Było jakoś i bardzo chaotycznie, mam wrażenie. Może dzisiaj jest bardziej poukładanie, chociaż... No. My sobie jakoś specjalnego scenariusza nie piszemy, staramy się przegadać to, o czym chcemy z wami rozmawiać i dlatego wychodzi jak wychodzi, no. I teraz możemy przejść do tematu, który jest bardzo elektryzujący ostatnio, na przestrzeni ostatnich tygodni. I początkowo jakby nie planowaliśmy tego tematu poruszać, dlatego że no co można więcej w tym temacie powiedzieć, skoro już tyle zostało powiedziane, ale zainspirowały mnie głównie, bo to ja zaproponowałam Błażejowi, żebyśmy to zrobili, dwie rzeczy. Po pierwsze Q&A, które stosunkowo niedawno robiłam i w których dostawałam bardzo dużo, no pojawiło się kilka mocnych pytań odnośnie imion naszych dzieci. Dlaczego nie, dlaczego nie mogę powiedzieć i tak dalej, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to był też fakt, że wyszedł w poprzedni weekend film Gimpera, który on przygotowywał od jakiegoś czasu i ja też na Instagramie mówiłam wam o tym, że zamierzam ten film obejrzeć, teraz już jestem po i jeżeli chodzi o sam ten film, to ja widziałam kilka filmów już na temat sharentingu. Jeszcze szybko zrobię wtrątkę, co to jest sharenting dla tych z was, którzy nie wiedzą. To jest od połączenia słów share i parenting, czyli takie bardzo mocne udostępnianie zdjęć i nagrań swojego dziecka w sieci. I na tym teraz, o tym teraz bardzo dużo się mówi w kontekście tego. Dlaczego właśnie? No w kontekście tego, że właśnie to my rozmawialiśmy ten temat, słuchajcie, już w zeszłym roku. Przepraszam, tutaj muszę wtrącić, że moja małżonka po prostu to nie jest tak, że przewidziała, tylko właśnie rozmawialiśmy na ten temat, jak dużo influencerek zaszło w ciążę zaraz po tym, jak zaszłaś w ciążę. Tak, tak? Ja byłam pierwsza, nie. To chodziło o to, że po prostu jak my się dowiedzieliśmy, że ty tak. jesteś w ciąży, tak. nagle się okazało, że wysyp tych informacji o tym, że inne influencerki tak naprawdę będą spodziewały się dziecka, tak. no był w dość krótkim okresie czasu, w związku z tym jakby przewidywałaś, że kwestia tego tematu nagle po prostu będzie dość gorąca, ponieważ jakby nie da się zrobić, nie da się ukryć tego, że w momencie, kiedy na tyle dużo osób zacznie po prostu produkować jakieś treści, no to ten temat zrobi się gorący. Dokładnie, więc jakby te informacje wysypywały wtedy jak grzyby po deszczu i ja wiedziałam, że po prostu byłam ciekawa, jak do tego dziewczyny podejdą. Większość z nich zdecydowała się pokazywać dzieci. Natomiast to są też zwykle influencerki na zupełnie innym poziomie do tego, który reprezentujemy my w tym momencie, bo my jesteśmy małe Miki. My podjęliśmy decyzję już od samego początku w zasadzie. No na początku to w ogóle w moich mediach społecznościowych i w ogóle w internecie istniałam tylko ja, tak, z naszej rodziny. Jak to się stało? Prawda? Potem na jakimś etapie mój małżonek zdecydował się ujawnić. Rozmawialiśmy na ten temat już wcześniej. Dodatkowo też fakt tego, że Błażej się pokazał, oszczędziło nam sytuacji różnych, które też się zdarzały, że wiecie, ja już nie byłam najbardziej ciekawa wtedy, kiedy się pojawialiśmy razem i ktoś mnie rozpoznał, bo jak ktoś mnie rozpoznał, to tylko zerknął, aha, i zaraz było szukanie, to w takim razie, gdzie jest mąż, dziecko, nie? Czy on istnieje? Czy on istnieje w ogóle? Więc potem pojawił się Błażej, ale Błażej jest dorosłą osobą, która sama o tym zdecydowała, natomiast my podjęliśmy decyzję, że chcemy, aby nasze dzieci były osobami w 100%, no może nie w 100%, ale w 90% prywatnymi. Do pewnego momentu w ogóle nie było widać nawet żadnej części ciała naszego syna. One zaczęły się pojawiać w momencie, kiedy on zaczął dorastać i po prostu coraz trudniej było
no, wyłapać te momenty, kiedy on sam się w ten kadr wpycha. Ja i tak dalej bardzo mocno muszę z nim walczyć, bo on, jak widzi, że ja wyciągam kamerę, chociaż też już się teraz, powiem ci, ostatnio nauczył, bo nie wiem, czy to wczoraj, czy to dzisiaj, usiadłam sobie tutaj na tej kanapie i właśnie wyciągnęłam i on mówi: mama nagrywa, teraz będę cicho. No bo ja raczej go proszę, żeby był cicho, ale zwykle nie jest, nie? Więc wiecie, on już teraz jest bardziej świadomy tego, a zwykle się po prostu wpychał w ten kadr, bo myślał, że będziemy z dziadkami rozmawiać, tak? Więc to jest, to ja o to dbałam w tym momencie, żeby jego nie było widać. Też było wielokrotnie jakieś materiały, gdzie on, czy mógł mi się odbić w okularach, albo no wiecie, trzeba to było sprawdzać, bo jednak zależy nam na tym, żeby tych dzieci nie było i to jest nasza decyzja. Niemniej jednak my chcieliśmy ten temat poruszyć dlatego, że... Żeby pokazać go po prostu z drugiej strony. Tak. Też. Bo to Błażej też zauważył, że mówi się bardzo dużo o tym, że właśnie wszyscy tak ten wizerunek udostępniają, że jakie to jest złe, jakie to jest szkodliwe, ale z drugiej strony na pewno o tym słyszeliście, niemniej jednak musimy to podkreślić, że na osoby takie jak my jest nałożona bardzo duża presja, żeby te dzieci pokazywać, bo jesteśmy osobami wychowanymi w erze Big Brothera, reality show i ludzie lubią wiedzieć wszystko o wszystkich, najchętniej by weszli wam w buty do łóżka i gdzie się tylko da. I dlatego właśnie jest takie, wiecie, presja, żeby wszystkie informacje, które możecie o sobie udostępnić, żeby udostępniać. A jak już udostępnicie, to wtedy będzie, no tak, no to jeszcze to nam pokaż, tamto nam pokaż i w ogóle, wiecie, w tym momencie ta osoba jest najgorsza z najgorszych, bo pokazała i nie szanuje swojej prywatności, więc jest bardzo duży paradoks w tym momencie w sieci. I jeżeli chodzi o... Stąd też popularność różnego rodzaju kanałów, tak? Jak ta ciotka. A to tak, pozdrawiamy tą jedną ciotkę. Bardzo, ja, nie wiem, czy to ja ci pokazałam, Mateusza? Ja, wydaje mi się, że na że pewno... sam też pewno widziałeś. Się po prostu już algorytm zaczął mi podpowiadać, tak? No właśnie, to są takie ciotki tylko naszych czasów, które po prostu lubią siedzieć zamiast w realnym oknie, to w oknie swojego telefonu czy to komputera i obserwować życie innych. I jakby, wiecie, to nawet ja się czasami na tym łapię, że sprawdzam, co tam u kogoś słychać, ale nie jestem na tyle roszczeniowa, żeby żądać od niego. Ale właśnie o to chodzi, tak, że to nie jest samo w sobie, to nie jest złe, tak. Interesujemy się innymi osobami, bardzo dobrze, nie ma najmniejszego problemu. Natomiast ta kwestia tej roszczeniowości, bo to, co właśnie Małżonka wspominała na początku o Q&A-ach, to wynikało między innymi też z tego, że w momencie, kiedy ty robisz Q&A, to tak. U ciebie jest bardzo dużo pytań, dlaczego nie podasz imion, dlaczego nie podasz wizerunku, dlaczego nie pokażesz dzieci i tak dalej. I jakby ten temat jest wałkowany, jest tak mocno wałkowany, że jest to po prostu aż zatrważające. Natomiast ja dostawałem zupełnie inne pytania. Czyli tak. Też jest jakby kwestia, że tak, czyli co? Żona może... Od męża chcemy coś innego. Tak, tak, ty nie musisz, ale to też jest takie typowo stereotypowe podejście, wiesz. Jak najbardziej. Że to kobiety wystawiają zdjęcia bąbelków w sieci, a tutaj proszę. Jakby dla nas ten temat, nie ukrywamy, był też o tyle ważny, że te rzeczy po prostu nie giną potem w internecie, pomimo tego, że jest prawo do bycia zapomnianym. To i tak te rzeczy gdzieś tam w tym krwiobiegu internetu krążą, biorąc pod uwagę, że są boty, które co parę dni po prostu zapamiętują treść danych stron, nie wszystkie, ale bardzo dużo, i potem można cofnąć się tak naprawdę w czasie, jest wehikuł czasu, tak, jest. I można sprawdzić w archiwach, jak wyglądał internet ileś lat wcześniej, i mniej więcej raz, trzy, dwa razy w miesiącu można, znaczy, że te zapisywania danych stron odbywały się przynajmniej raz, trzy, dwa razy w miesiącu. Czyli to jest rzecz, która po prostu w tym momencie już nie da się zrobić tak, żeby tego nie było. I jakby tam są, no, wynikają z tego różnego rodzaju problemy, bo też rozmawialiśmy o tej reklamie, w której było pokazane, że ja jest w tym momencie na podstawie wizerunku udostępnionego w sieci przez rodziców, gdzie można stworzyć obraz dorosłej osoby albo nastolatki, można wygenerować głos i
Ta postać wygląda bardzo przekonywująco pod tym względem, że można w tym momencie dużo różnych rzeczy robić. I to jest też problem, no ktoś za chwilę dorośnie, to jest chwila, moment, potem będzie musiał się wstydzić tych wszystkich rzeczy, jak pracodawca będzie go sprawdzał, a tu się okazuje, że zdjęcie, jak oni siedzą na nocniku, jest gdzieś tam w internecie. No, no właśnie, i wiecie, to też nie jest tak, że my nie mieliśmy żadnych pokus, bo wiadomo jest, że każdy rodzic kocha swoje dziecko, dla każdego rodzica jego dziecko jest najpiękniejsze, najcudowniejsze i nie wiadomo co tam jeszcze. A dodatkowo my mieliśmy też taką sytuację, że w momencie, kiedy ja poszłam na kontrolę do mojej pani ginekolog pół roku po porodzie, no i ona do mnie mówi, bo ona była pierwszą osobą, która... Po porodzie syna. Tak, po porodzie syna. Pierwszą osobą, która de facto jakby rozpoznała płeć, że to będzie chłopiec i no, zapamiętała mnie, była ciekawa, mówi, no to pokaż. No więc pokazała mi zdjęcie, akurat mieliśmy takie super zdjęcia zrobione przy okazji Dnia Matki, on wyglądał uroczo po prostu na nich, był super. I ona jak go zobaczyła, mówi, Boże, jakie piękne dziecko, to jest po prostu... mówi do swojej tam recepcjonistki, mówi, chodź, zobacz, normalnie nie uwierzysz. I ona przyleciała i zaraz obie zaczęły się nad nim totalnie rozpływać i ona do mnie mówi w pewnym momencie, ty nie myślałaś, żeby go zabrać do Dublina, tam są agencje reklamowe, on może występować w jakichś reklamach. I wiecie, ledwo jakby wróciłam z wizyty, mówię Błażejowi w aucie, jaka sytuacja. I przez chwilę, wiecie, mieliśmy tak, no w sumie może i tak, no to taki ładny jest, no może pojedziemy do tego Dublina, załatwimy w tej agencji na jakiś casting, no to zarobi jakieś pieniądze, to się mu odłoży, wiecie, jakby intencje tutaj, że nie to, że my chcemy się nachapać, tylko odłożymy mu pieniądze, ale potem bardzo szybko, w zasadzie momentalnie dotarło do nas, jak dużą hipokryzją by to było z naszej strony, jeżeli uważamy, że chcemy chronić jego wizerunek w sieci i w ogóle, a tymczasem wyślemy go do agencji reklamowej w Dublinie i jego zdjęcia będą gdzieś tam hulać, nie wiem, na Pampersach, czy na Kinderku, czy na czymkolwiek, no po prostu mówię teraz z głowy, tak? Więc oczywiście, że mieliśmy takie pokusy, ale my w tym momencie mamy masę zdjęć, mamy masę filmów, jak każdy rodzic na tym etapie, tak? Wysyłamy, staramy się na bieżąco, żeby dziadkowie mieli, no bo wiadomo, że moi rodzice nie mają naszych dzieci na co dzień. Twoi rodzice też jakoś jakby, no dobra, są tutaj, tak, ale to nie jest tak, że widują ich codziennie, więc też po prostu na bieżąco, jak coś się dzieje, to wysyłamy zdjęcia i filmiki, żeby wszyscy byli właśnie na bieżąco, ale wiemy, że jakby te osoby są zaufane i one nic z tymi filmikami ani zdjęciami złego nie zrobią, bo moja mama wręcz ma nawet takie podejście, że bo ja mówię, dobra, no to tam wyślij tej ciotce, czy komuś tam, nie, to jest twoje dziecko, ty sobie decyduj, ja nie będę nikomu wysyłać, to jest dla mnie, wystarczy, że ja to zobaczę. A wiem, że na przykład, bo dostawałam takie wiadomości od was, od moich obserwatorek, że dziecko zostawało z babcią, ciocią, koleżanką kimś tam i podczas gdy wy dbacie o to, żeby ten wizerunek dziecka nie był ujawniany nigdzie, to ta osoba zostając z tym dzieckiem, opiekując się nią, cykała foty, wrzucała na swoje social media. No i tutaj był lekki zgrzyt, prawda? Na szczęście my tego problemu nie mamy. Nie, zdecydowanie u nas nie ma tego problemu, bo jest pełne zrozumienie tej sytuacji. No i wiecie, to jest... jeszcze, bo zaczęłam mówić o filmie Gimpera i trochę się zakałapućkałam i chciałam wrócić jeszcze do tego tematu. Ten film, wspominam o nim dlatego, że w sumie z wszystkich filmów, które widziałam, chyba spodobał mi się najbardziej, choć w dalszym ciągu temat parentingu jest na tyle szeroki i skomplikowany, że no nie był w stanie wszystkiego ogarnąć, dlatego że Gimper skupił się bardzo mocno na osobach, które działają na YouTubie, w ogóle nie ruszał Instagrama i TikToka, gdzie jakby tutaj społeczność mamusiek na TikToku to jest w ogóle zupełnie inne uniwersum, musicie to wiedzieć, to po prostu tam się czasami dzieje naprawdę. Więc tego on nie tykał, bo mam wrażenie, że wynikało to z tego, że po prostu no totalnie nie jest to jego bajka i łatwiej mu było zahaczyć się o tą platformę, którą zna już od tylu lat. Dodatkowo podobało mi się to, że zrobił to pod różnymi kątami, dlatego że tam były aspekty finansowe, emocjonalne i edukacyjne na przykład, bo wiele dziewczyn mówi, że oglądają te filmy, żeby się dowiedzieć, bo na przykład wiecie, ja sama szukam
szukałam filmów przed pierwszym porodem o porodach, bo mama mi o tym nie mówiła, nie mówiło się takich rzeczy w domu. Jakby ja mam bardzo szczątkowe informacje na temat tego, jak to wyglądało w momencie, kiedy ja przychodziłam na świat. I jak najbardziej te filmy są potrzebne. Natomiast oglądałam film Anny Gemmy, jeżeli nie pomyliłam, i ona mówiła o takim podziale na influencerów rodzicielskich i na vlogi rodzinne, czyli rodzicielski influencer to jest ktoś taki bardziej jak ja, który opowiada o samym doświadczeniu bycia rodzicem, niekoniecznie pokazując de facto sytuacje, które mają miejsce, tylko opowiadając o nich. Natomiast właśnie te vlogi rodzinne to są dokładnie pokazywanie sytuacji z życia rodzinnego z wszystkimi uczestnikami, którzy w tym życiu rodzinnym biorą udział. Wiadomo, że te drugie są dużo bardziej popularne, no bo wszystko, co jest z dziećmi, po prostu się klika, no i tyle. I dlatego ten temat też taki jest. Ale jedna jeszcze ważna rzecz, którą chciałam powiedzieć, to to, że tak jak my możemy sobie pozwolić na to, żeby dzieci nie pokazywać, no bo umówmy się, tak jak mówiłam, nie jesteśmy na tym poziomie, co nie. Większość influencerów, którzy spodziewali się dzieci w tym roku. Więc oni... I też nie aspirujemy do tego. Nie, absolutnie. W ogóle nie jest mi to do szczęścia potrzebne, żeby była jasność. Nam jest dobrze tak, jak jest. Mamy super tutaj kameralne towarzystwo, jest przyjemna atmosfera, po co to psuć, nie? Natomiast w niektórych przypadkach, tak jak w przypadku Versof i Freeza, uważam, że jakby to, że oni pokazali dziecko, to akurat tą decyzję w 100% rozumiem, dlatego że na nich byłoby polowanie paparazzi. Taka jest prawda. W momencie, kiedy oni by próbowali to dziecko ukryć, no to mogłoby się skończyć nieciekawie. Pokazali to, co z tym potem zrobią, to już jest zupełnie inna historia, natomiast to wytłumaczenie jak najbardziej rozumiem. My nie musimy tego robić, my nie musimy mówić o imieniu, my nie musimy pokazywać dzieci. Nie czujemy takiej potrzeby, a dodatkowo też powiem wam szczerze, że ja nie chcę siebie narażać na nerwy, na wyszukiwanie naszym dzieciom chorób, bo zwykle jak dzieci są pokazywane, to zaraz jest, a bo czy nie uważasz, że on tak, nie wiem, źle stawia stopę, albo zaraz jest wymyślanie, bo po prostu jest milion lekarzy, ekspertów w internecie, którzy was zdiagnozują w 3 minuty, Naprawdę nie jest nam to zupełnie potrzebne. Tak samo ocenianie, czy imię jest ładne, brzydkie, takie, owakie, też nam to nie jest potrzebne. To są osoby prywatne, niech one sobie żyją. My podjęliśmy decyzję o tym, żeby być w sieci. Oni sobie na jakimś etapie też tą decyzję podejmą. My nie będziemy za nich tego robić. No i tyle, no. To teraz chciałbym wam opowiedzieć taką przedziwną historię. Trzeba dużo informacji pomocniczych przekazać. Jeszcze raz dla tych, którzy nie wyłapali tej informacji, ja pracuję w bibliotece uniwersyteckiej na University College Cork i z tym miejscem jest związanych dużo legend, między innymi tam chodzenie po emblemacie, tak, które miało powodować ciążę, i tutaj dwa przypadki, dwa razy małżonka. Mogę bo ja w sumie nie rozbudowałam tej anegdoty nigdy na filmie, ale taka jest prawda, że zarówno za pierwszym, tylko że za pierwszym razem, to ja już przeszłam będąc w ciąży. Tak, już byłaś w ciąży. Za drugim razem... Ale nie wiedziałaś jeszcze. Nie wiedziałam. Nie wiedziałam, ale przechodziłam z taką intencją i za drugim razem to jeszcze nie byłam w ciąży, to było właśnie, wydaje mi się, że w tym miesiącu, kiedy faktycznie zaszliśmy w ciążę, ale mam jeszcze jedną anegdotę z tym związaną, bo jak ty wrzuciłeś, zresztą o tym wiesz, bo ci tak, pokazywałam tak. To, jak wrzuciłeś zdjęcie tego emblematu i ja go udostępniłam u siebie na storce i napisałam właśnie, że to jest ten magiczny emblemat, dzięki któremu, który pomaga zachodzić w ciążę, no to napisała mi jedna z moich obserwujących, że właśnie, no, że szkoda, że nie może przejść, bo oni się już tyle czasu starają, po czym niedługo po tym mi napisała, że no, ona nie wie, jak to wytłumaczyć, no chyba sam widok pomógł, bo się udało. Także gratulujemy jeszcze raz, jeżeli oglądasz i słuchasz. Są legendy i się okazuje, że jest w nich nutka prawdy. Tak, to jest bardzo ciekawe. I UCC, bo tak jest skrót na ten uniwersytet. No UCC obfituje w ilość tych różnych legend. I między innymi jedna dotyczy prawdziwych wydarzeń, gdzie w latach, pod koniec lat 40. i 50. ubiegłego już wieku,
prezydent O'Reilly był osobą bardzo pruderyjną. Zasady były w ogóle dość różniące się od tego, co jest w tym momencie. Na wykłady chodziło się w mundurkach i nie wolno było na przykład pójść do profesora bez, tak naprawdę nie mając na sobie tego, bo to był rodzaj takiej szaty, coś po prostu, nie wiem, w stylu Harry Potter, dosłownie tak to wygląda. Wiem, bo jeszcze rozmawiałem z 90-kilkuletnim panem, który właśnie opowiadał mi, że on do tej pory gdzieś w szafie jeszcze ma ten strój, jak kończył tam jakiś licencjat w latach 50. I w związku z tym było jakby ten dress code był zupełnie inny i on był bardzo wymagany i nie wolno było, szczególnie jeżeli chodzi o odstępstwa, no to było zapisane, że jeżeli ktoś odstępuje od tego dress code'u, to wykładowcy, których było wtedy kilkuset, wydaje mi się, że około 200 w tamtym momencie na całym uniwersytecie, mieli prawo wręczać kary, które były tam poniżej funta do funta, coś takiego, że wykładowcy mogli właśnie karać finansowo. Grzywna. Tak, studentów za to, że nie przestrzegali tego sposobu ubierania. I jakby dlaczego to jest taką ważną kwestią? Ponieważ tak jak wspomniałem, że prezydent O'Reilly był bardzo, bardzo pruderyjny. Ja akurat miałem taką przyjemność, że w 2021 pracowaliśmy nad digitalizacją ksiąg, jeżeli chodzi o książki i darczyńców, była po prostu księga, w której zapisywano, kto i jakie książki przekazał do biblioteki, i ja tak właśnie opracowywałem tam lata 40. i 50. i z takich moich obliczeń wynikało, że ten właśnie prezydent, a wcześniej jeszcze jak był wiceprezydentem, to był największym prywatnym darczyńcą, jeżeli chodzi o książki dla uniwersytetu, i one stanowiły po połowie książki teologiczne, ponieważ on był teologiem, natomiast drugą część stanowiły, o dziwo, kryminały, i to było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, bo jak patrzyłem na tytuły i się okazało, że po prostu osoba, o której ja tyle słyszałem, że tutaj czytała kryminały, i to tak bardzo mocno, bo widać było ilość tych tytułów i to właśnie, że on bardzo dużo książek przekazywał i tutaj pół na pół, no to taka osoba, która posiada rzeczywiście takie dwie osobowości w sobie. Słuchaj, każdy ma swoje tak zwane guilty pleasure. Dla niego były to może kryminały. Dobrze, natomiast trzeba pamiętać, że jakby uniwersytet i biblioteka w tamtym czasie posiadały zbiór ksiąg zakazanych i one były przetrzymywane w osobnym pokoju, do którego dostęp był bardzo, bardzo ograniczony. Nie wiem, ile tam osób miało do niego dostęp, ale wydaje mi się, że chyba prezydent i chyba jakaś naprawdę garstka osób, bo to wynikało jakby z tego, z całej sytuacji i z całej pozycji Kościoła katolickiego i tego, jak które książki tak naprawdę włącznie z Ulyssesem nie mogły być pokazywane i nie można było tak naprawdę mieć do nich dostępu. W związku z tym ta cała historia tam, przepraszam, że tak bardzo obudowałem, ale właśnie chodziło o to, żeby pokazać, jak bardzo sprzeczną wewnętrznie osobą był ten prezydent i o co chodziło, że przez to, że on potrafił relegować, jeszcze przepraszam, jeszcze zanim, muszę jeszcze też powiedzieć, jeżeli chodzi o kobiety, tak, bo to jest, jakby było bardzo mało kobiet, które studiowało, jakby studentów było stosunkowo mało, bo było to dość prestiżowe, wcale nie było się łatwo dostać, tylko pewne warstwy społeczne mogły pójść na uniwersytet, bo też część tak naprawdę społeczeństwa nie mogła, bo wmawiano im, że po prostu nie mogą. Nie, że nie mogli, tylko po prostu, że to była taka blokada społeczna, że nie mogli pójść. W związku z tym, jeżeli studiowały kobiety, to już było to w pewien sposób ewenementem. A tutaj jeszcze dodatkowo był prezydent, który bardzo, bardzo restrykcyjnie podchodził do ubioru właśnie kobiet i on bardzo nie lubił, jak podkolanówki były za nisko albo jak spódniczka była za krótka.
I on potrafił właśnie relegować kobiety z uniwersytetu tylko i wyłącznie na podstawie ich nieodpowiedniego, jego zdaniem, ubioru, czyli właśnie tam, nie wiem, ocal za krótka spódniczka czy coś takiego. Tak? I w tej sytuacji pewien sposób taką tradycją było, że żeby dopełnić tego relegowania osoby, wysyłało się tą osobę przez środek trawnika, który jest przy głównym budynku. On jest w kształcie czterech przylegających do siebie kwadratów. Są cztery kwadratowe trawniki i przez nich, między nimi przebiega ścieżka, która jest wyłożona kamieniami, i chodziło o to, żeby po prostu tą osobę bardzo mocno upokorzyć, że to było tak naprawdę upokorzenie tej osoby, żeby... Jak w Grze o Tron. Shame. Shame, tak jest. Mniej więcej taki motyw. I przy okazji tej całej sytuacji, którą wam już tak przydługawo opowiadam, obrosło to legendą, że przejście przez tą ścieżkę oznaczało, że dana osoba opuszcza uniwersytet. W związku z tym narosła taka legenda, że przejście po tej ścieżce w momencie, kiedy nie zdało się swoich ostatecznych egzaminów i nie ukończyło się uniwersytetu, będzie tak naprawdę skutkowało tym, że komuś te egzaminy nie pójdą i obleje i tak naprawdę wyleci z tego uniwersytetu tak czy inaczej. Nie, to skutkuje tym, że to jest bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, że widać, jak ktoś idzie, i czyli to jest tak, że później na media społecznościowe wam wrzucimy to. Ja zresztą dość często wrzucałem akurat ten obrazek, tak, bo to wygląda jak trochę jak z Harry'ego Pottera. Tak, jak Hogwarts, tak, jak wnętrze Hogwartu. Że jest tak naprawdę, jest twarda powierzchnia dookoła tych trawników, a w środku po prostu są kamyczki, w związku z tym nawet z wygody wiele osób nie przechodzi po tych kamyczkach, bo jest tak mniej wygodnie i od razu widać, jak ktoś się zapuszcza tam, to od razu widać, o, turysta, tak. Żaden student by się nie odważył. I po prostu jest ten przesąd, że chodzić po tym nie wolno i dopiero po ukończeniu studiów po prostu wszyscy wchodzą na ten trawnik i wszyscy wchodzą na te kamienie, bo dopiero wtedy wolno. Tam jest właśnie, to jest cała przyjemność, że można przejść i super. My zrobiliśmy tak samo jak tak, ja mamy graduation tak w 2019 roku. I teraz śmieszna sytuacja nastąpiła w poniedziałek, ponieważ ja jak zwykle na lunchu poszedłem sobie poczytać książkę, pogoda była jeszcze całkiem nie najgorsza, więc mówię, wyjdę przynajmniej te 15 minut spędzę sobie na czytaniu książki i widziałem, że jak ja obchodziłem te trawniki, widziałem, że moja koleżanka, która również tego samego dnia miała swoje graduation wtedy, kiedy ja miałem, widzę, że ona akurat równolegle ze mną idzie, ale idzie po tych kamyczkach. Idzie taka po prostu dumna i pewna siebie, tak? I ja mówię, mówię, dlaczego ja nie chodzę, tak? Jako alumn, jako absolwent mogę spokojnie chodzić i tutaj już w ogóle, ale jakoś tak po prostu... Przyzwyczajenie. Przyzwyczajenie, oczywiście. I to było tyle dziwne, że właśnie wracając z tej mojej przerwy spotkałem tą samą osobę i ja jej mówię, słuchaj, ja cię tutaj widziałem, tak, jak przechodziłaś, mówię, tak, pewnie. Ona się mnie pyta od razu, tak, bez zastanowienia, a ty nie chodzisz? Ja mówię, nie. Złapała mnie za rękę i mówi, no to idziemy. Ja mówię, pewnie, że idziemy. Ja mówię, wiesz, ja nie chodzę, bo po prostu z przyzwyczajenia, nie lubię po tych kamieniach chodzić, tak. I przeszliśmy i na samym środku ona mówi, właśnie, tutaj powietrze jest najczystsze. Bo nikt tam nie chodzi. Nie chodzi, tak jest. Jest po prostu, jest czysta przestrzeń, nikogo nie ma, także można spokojnie sobie właśnie przemaszerować. Postaram się wrzucić właśnie też filmik, udało mi się nagrać właśnie też przejście po raz kolejny, nie w tamtym momencie, żeby po prostu pokazać, zobrazować, jak to wygląda. Także bardzo śmieszna sytuacja.
I to jest o tyle śmieszne, że to jest właśnie jeden z tych w sumie tam iluś tych zabobonów, jakie istnieją. Na pewno podejrzewam, że na wielu innych uczelniach na świecie też są jakieś zabobony, także jeżeli kojarzycie na przykład jakieś zabobony na jakichś uczelniach, z którymi macie jakiś kontakt, to możecie wrzucić nam w komentarze. Tak. Na pewno bardzo chętnie poczytamy jakieś ciekawe historie z tym związane, bo to zawsze jest jakieś takie bardzo... Interesujące, tak, żeby się dowiedzieć po prostu, jak to wygląda w innych miejscach. Zresztą ciekawe, jakby ja ciebie nie uważam za jakąś super przesądną osobę, a tutaj się okazuje, że nawet może nie do końca o sam przesąd chodzi, a nawet zwyczajnie ze względu na wygodę, że ta droga jest mniej wygodna przez te kamienie, ona lepiej chodzi. Bardzo nierówna, to można po prostu zęby sobie wybić, jakby się ktoś przewrócił. No, ale no właśnie, bo ja wielokrotnie tam siadałem sobie na ławeczkach, które są dookoła tego trawnika, szczególnie w wakacje, jak jest dużo mniej osób i kiedy jest taka możliwość, żeby z tych ławeczek skorzystać. I właśnie nie ukrywam, że widziałem wielokrotnie, turyści, oni na pewno tutaj nie studiują. Tak, nie, łatwo rozpoznać. Tak. W tej sytuacji łatwo rozpoznać. Już nawet kamera na szyi nie ma znaczenia, tak? Nieważne, czy się jest japońskim turystą, czy nie, jak się tam przechodzi, to od razu wiadomo. Dokładnie. No dobrze, moi drodzy, myślę, że możemy dzisiaj to już zakończyć w takiej sytuacji. Mamy niecałą godzinkę, ale mamy nadzieję, że spędziliście z nami miło czas i że tym razem wszystko się nagrało. Nagrało się. Mam nadzieję, że się nagrało i że widzicie to w piątek zgodnie z planem, tak jak zawsze. Tak jak zawsze również zachęcamy Was do zostawiania komentarzy i ewentualnych tematów, o których chcielibyście, żebyśmy sobie pogadali. Jak nie zostawicie, to my też mamy jakieś tam tematy zawsze do pogadania, bo to nie jest tak, my dużo rozmawiamy i po prostu część z tego widzicie na naszym kanale, z tych naszych rozmów. Ale jeżeli chcecie jakiś konkretny temat, to poprosimy o wrzutkę, na pewno rozpatrzymy to. No i co? Pamiętajcie do tego, żeby zajrzeć do opisu, bo tam znajdziecie link właśnie do strony Latarnika Wyborczego, gdzie możecie sprawdzić swoje preferencje, jeżeli chodzi o wybór partii, a także zostawię Wam link do filmów, o których mówiłam w kontekście sharentingu. No i tam też macie nasze Instagramy, jeżeli chcecie być z nami bardziej na co dzień. Także jeszcze raz zachęcamy Was do pójścia na wybory. Nie dajcie sobie wmówić, na kogo macie zagłosować. Także nie pozwólcie swoim dziadkom, ojcom i partnerom na to, żeby kazali Wam, żeby Was zmusili do tego, na kogo macie zagłosować. To jest Wasz głos. Macie prawo do skorzystania z tego głosu. Macie też prawo do tego, żeby z tego głosu nie skorzystać. To jest jak najbardziej Wasz wybór. Natomiast pamiętajcie, żebyście korzystały, jeżeli chcecie i w jaki sposób chcecie, ale żeby to było po prostu świadome z Waszej strony. Dokładnie tak. Dziękujemy Wam jeszcze raz za dzisiaj i do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem.